Rodzinna impreza rozpoczęła się o 14:00. Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Celem jego obchodów jest podkreślenie roli rodziny i podnoszenie świadomości problemów, z jakimi się boryka. Najlepszym sposobem na jego świętowanie jest oczywiście spędzenie czasu właśnie w rodzinnym gronie. I taki był cel kościerskiej imprezy. Dzisiaj po raz szósty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, organizowany w naszym mieście dla rodzin, z myślą o rodzinie, z myślą o tym, żeby spędzać wspólnie czas, angażować się w relacje międzyludzkie, relacje między rodzicami, dziećmi, dziadkami. Po to właśnie, żeby ta pozytywna strona życia rodzinnego była tą najważniejszą stroną w naszym życiu. Wśród atrakcji dla dzieci i rodziców były fotobudka, malowanie twarzy, konkurs plastyczny dla rodzin, quiz Kocham Cię Rodzino, zabawy dla uczestników, wata cukrowa i popcorn oraz karnety na lody. Na scenie wystąpili młodzi artyści. Występują dzieci dzieciom, dzieci rodzinom. Mamy zaprzyjaźnioną szkołę Happy Kids, mamy szkołę z Nowej Karczmy. To jest chyba najważniejsze, żeby dzieci mogły robić coś dla siebie, dla innych, pokazać swoje talenty i to jest ku temu najlepsza okazja. Wydarzenie było też okazją do przypomnienia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem, w którym rodziny znajdą oparcie. Zapewniamy wsparcie zarówno pracowników socjalnych, którzy przydzielają pomoc finansową, jest specjalista do spraw rodziny, który dokładnie tymi sprawami rodzinnymi się zajmuje. Nie chciałabym używać nadmiernie sformułowania problemami, ale też jest prawnik, jest psycholog, z których pomocy można skorzystać. Są też asystenci rodzin, którzy tym najmniej wydolnym rodzinom w mieście pomagają. Także można skorzystać z różnej formy pomocy, jaką zapewniamy w ośrodku. Przy okazji obchodów Dnia Rodzin przypomniano też o pomocy osobom doznającym przemocy. Wsparcie oferuje Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.